śmiechu serwata, ale z tego pięknego jeden. Chodzi tam o zdarzenie znaku B36 za Tarnów. Kogo tutaj jest, kto się zapytaje, proszę na komisję dać decyzję o tym drugim. Następna jest, kto wyzwalniający na ulicy Ruszaj. Kto na ulicy Ruszaj, kto wyzwalniający? Ruszaj ulica. Ja? No tam przy wybaczenie. Następna sprawa. Ulica Dobrzyńskiego to jest połączenie osiedle europejskie. Połączenie Dobrzyńskiego na ulicę Lubostroj. Tam mieszkańcy przejeżdżają o progi zwalniające. Krzyżyknik. Jaka? Krzyżyknik. Dobrzyńskiego. To jest Lubostronie, a Krzyżyknik. To przerobienie bardzo Krzyżyknik. Następna sprawa to zalecanie grupu zbawiającym w ulicy Szwedzkiej od stacji Krakow do przedszkola. No pismo z roku? 2018. Ale to jest ale w domu jest abonacja, że 30 listopada. To się z panie będzie tak. To jest panu, jeżeli można by było. Dziękuję, proszę Państwa. Ja może na początek chciałem podziękować tu Maćkowi Kierkowi za zorganizowanie busa na dzisiejszą wigilię. Dlaczego była wszystko udziale motorów, które po prostu nie czyli. Także Maćku, wielkie dzięki. Przedstawiam się dla firmy. Prosimy o dane dla osoby, podziękowania. Proszę Panią osobiście, a nie widzę, jako rada przekazać. Proszę Państwa, termin z kolejnej sesji 16 stycznia godzina 18 i później jeszcze jest. 16 stycznia godzina 18, następna sesja Rady Dziennika. Wszyscy, którzy są obecni, zostali poinformowani. Proszę na piśmie. Panie Wysokowski, nie słyszę. Sesja jest 16 stycznia o 18. No, proszę sobie zapisać. Informacja od pana Macieja Wikerka, że kuriery są do zabrania. Kto nie zabierze dzisiaj, to trzeba. W ciągu tygodnia, to zgodnie z umową. Nie, w ciągu tygodnia się da to. Dziś, jutro i w piątek można zabrać. Są życzenia świąteczne. Proszę Państwa, to jest raport o stanie miasta. Gdyby Państwa chciały zapoznać się z biurze rady. To jest dziury na styczeń 2003. Państwa, 10 stycznia, godzina 14. Ważne,
spotkanie w sprawie skutków. Ja bym prosił, jeszcze pani Marta, jakby pani nas wszystkim radnym to przesłała. 10 stycznia, godzina 14. Nie. Chcecie miasta Krakowa, tam bardzo się święty. Słuchaj, bo ja mam jeszcze jedną rzecz. Jest delegacja w komisji, pan Tomasz tam się rozezna. Jest delegacja w związku z ustaleniem warunków zabudowy dla Pisa Skośna zabudowa. To jest na 27 grudnia na godzinę 10. A w którym miejscu na Skośnie? Ja dam materiały, poproszę się zapoznać. Nie wiem, który jest na poprawce. Ja jestem Jestem komisja sportu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Na 14. I kolejna. Jest informacja dla państw przyładu, że nie są członkami komisji odnośnie z Moczego Skweru. Z Moczy Skweru jest w dalszej budowie, ponieważ warunki atmosferyczne nie pozwalają na jego ukończenie. Chociaż termin miał czas już minął. Na podstawie wiadomości przekazanych z FIT-u będzie to realizowane po nowym roku, jeśli będą warunki. Nie będą. Ale dzisiaj pracowali. Dobrze. Osobiście pan przepracowali. Nie, bo chciałbym powiedzieć komisję. Jeszcze sobie pan przewodniczący jeszcze mnie informował przed sesją i komisja infrastruktury. Posiedzenia ma 7, 8 stycznia, 14 i 15 stycznia, godzina 17.30, z tym, że na posiedzenia 8 stycznia i 15 stycznia są zaproszeni wszyscy radni, którzy są zainteresowani komunikacją. Infra ma 4 posiedzenia, z tym, że na posiedzenia 8 i 15 są zaproszeni na komunikacji wszyscy radni, którzy są zainteresowani. Żeby później radni nie powiedzieli, że nie wiedzieli. 17.30. Wszystkie komisje są o 17.30. Poniedziałek, wtorek. Pan Kerwa, to trzeba tej komisji zgodnie z pismem, które było przez Radę Zarządzającą, że do 31 grudnia będą zbierane uwagi mieszkańców. Także trzeba będziemy takie słowa na bazie tego pisma wypracuje jakieś wspólne stanowisko. Co będzie na dobrze, dziękuję panie przewodniczący. Pan przewodniczący Wala. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa, Komisja Praworządności. Jest 21 stycznia, godzina 18.30. 21 stycznia, poniedziałek, pan radny. Stycznia. Panie radny. A co pierwszy na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.
czym takim, że w pierwszym punkcie porządku obrad tej komisji miało być wystąpienie pani prezydent Okońskiej w sprawie rekrutacji sieci szkół. Było mnóstwo osób też spoza komisji, żeby usłyszeć pani prezydent, ale do widzenia pani prezydent nie dotarła, ponieważ była w delegacji i nie dojechała na czas. Był obecny m.in. pan dyrektor Białorusi, pan Adamczyk, który nic nie powiedział, ponieważ nie miał takiego upoważnienia, stwierdził, że listy szkół do likwidacji jeszcze kompletnej nie ma, więc zainteresowani nie uzyskali informacji i sprawa została przesunięta na koniec tego roku. No i właściwie tyle z Komisji Edukacji. Natomiast było posiedzenie wieczorem do stołu edukacyjnego, który jeszcze jakoś obrabiję, na którym już pani prezydent była, był pan prezydent Majkowski i był pan przewodniczący Rady Miasta, z tego co wiem. Złożyli mu życzenie. Opłatę. Miał się opłatę, były różne rzeczy. W każdym razie też nie do przedstawienia z no nie ma takiej listy. No, pocieszają się nim, że wszystko na ten czas nie ma i nie znaczy, że może nie będzie. Dziękuję bardzo. Czy chcesz jeszcze chciałbym tego temacie? Ja chciałem powiedzieć tak. Po pierwsze, to odnośnie kuriera, to małe stosowanie, panie przewodniczący. To ja sobie wymyśliłem w punkcie, bo to tylko ta komisja wymyśliła. No ale w imieniu komisji, pan przewodniczący. Reprezentuje komisję na zewnątrz. No na zewnątrz, no, się. Druga sprawa, też kuriera, chciałem podziękować tym osobom, które napisały na ostatnim numerze. Były to trzy osoby, drugie dwie osoby tutaj obecne, czyli po pierwsze dziękuję Uli, po drugie dziękuję Wójtowi. I ostatnia sprawa związana z kurierem, jak pewnie Państwo pamiętają sytuację, że powtarza co roku, z uwagi na przetarg, który ogłaszał do miasta, kolejny numer, odnośnie kuriera, uważam, skoro jest 85-lecie OSP-sposzu, to również możemy liczyć, że artykuł zdjęcia dochodów będą. Dziękuję. Tak, odpowiem tylko tyle. Zdjęcia mogą być, ale nie z odpadów, bo w racji, że mamy okres budżet i zdjęcia budżetowe, niestety nie mamy środków na prezentację. Ale rozumiem taki artykuł, że jubileusz, to żeby liczyć. Druga sprawa, jak Państwo pamiętają, pani Beata wysłała do wszystkich projektowej ordynacji wyborczej na posiedzeniu komisji styczniowej. Musimy zaopiniować ten projekt. W związku z tym uprzejmie Państwa proszę o uwagi. Chyba Maciek wysyłał, ale nie, to tylko otrzymaliśmy. Nie otrzymałem, ale nie otrzymałem. Było nie liczne. Ja nie kojarzę. My dostaliśmy projekt, ale nie z żadną anotacją, że my mamy to opiniować albo coś w ten styl. Czyli już macie jakieś dokładnie. Mówimy, że przyjdzie po 5 grudnia. Tak, ale nie wiem. Ja nie wiem. Dlatego mówię, ja nie wysyłałam. Dobrze, no to w takim wypadku. Ja na pewno dostałem. Ja też dostałem. Ja nie otrzymałem. Dobrze, to w takim razie. Tak, w takim razie zrobimy. I ostatnia sprawa terminu posiedzeń komisji. Tak jak to było dotychczas, pierwszy poniedziałek miesiąca z jednym wyjątkiem, mianowicie bieżący w świecie, z uwagi na to, że 1 kwietnia poniedziałek też oprócz tego jest poniedziałek wielkanocny. No a tak to zawsze pierwszy poniedziałek o godzinie 17. Tak, wszyscy zapisali. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Czy oprócz wspomnianych radnych ktoś jeszcze pisze artykuły do kuriera? Więc ja mogę powiedzieć na podstawie, no bo w tej kadencji rozumiem, no pan radny się pyta. Pan nie czyta. Więc tak, pan radny Szewczyk na pewno są zrezygnowanym radą marcowego też obiecał na ostatniej komisji, tak, że kolejny utwór będzie. Tutaj pan radny Krzysztof Krasek na pana radnego, bardzo mocno się na panią Beatę, mimo że takiego obowiązku nie ma, to opisze. Może napisać artykuł na Urszulę. Można liczyć na pana radnego Gruzdowskiego, który dzisiaj mi bardzo przepraszam, ostatnio był tak zajęty pracą, że niestety do ostatniego numeru wyjątkowo nie mógł napisać. No i pan radny Dominik też regularnie pisze, prawda? No, to ja się dlaczego pytałem. Podziękowania tylko dwójce, a teraz słyszę. A przepraszam, bardzo przepraszam, ale też do ostatniego numeru napisał pan radny Stawacz. No ale Maciej Lewandowski.
Czyli rozumiem, że teraz tym wszystkim wymienionym pan przewodniczący. Dziękuję. Pan doktor, rzeczywiście mi się zapomniało, że przecież pan radny Maciek, pan doktor napisał kilka artykułów, tak, ale to było dosyć dawno, więc dlatego mi się zapomniało. Liczę na reaktywację. Dobrze, czy ktoś jeszcze w kwestii, no nie wiem, w punkcie 5 doświadczenia komunikatu zaadresować? Rada miasta Bekolowa. Nie ma pytania. Pytanie? Tak. Proszę. Kto jest autorem strony Debniki Krakow.pl? Proszę na stronę. Proszę wejść na stronę, tam nie wiem. Na pewno nie dzień. Ale to pan powiedzieć, że pan powinien wiedzieć. Panie Kierze, to nie jest oficjalna strona dziedzictwa, wie pan jak to jest, prawda? Nie dziedzictwo. Pan powinien być kontakt do naszego miejsca. Ja jak to jest strona, każda strona. To jest osobę. Dobrze, proszę państwa, czy ktoś jeszcze? Nie ma chęci zadania, w związku z czym panu przewodniczącego obrad zamykam 34. sesję Rady Dziedzictwa. Dzisiejszy.